kochani, chciałabym jeszcze pociągnąć temat lęków. W zeszłym tygodniu Artur mówił o Jezusie, o człowieku, o tym, że jest odważny. Ja bym chciała troszeczkę z innej perspektywy o tych lękach powiedzieć. Jestem osobą, która, Boże kochany, jaki pies jest w sukience jakiejś ślubnej na korytarzu, Pan Jezus wraca. Pan Jezus wraca. Piękne. Wyszykowany na bal. Nie chciałabym powiedzieć kolejnego takiego słowa, że powiedz tam coś do lęku i on się od ciebie odsunie, ponieważ wielu z was wyznajecie to słowo, jesteście ludźmi, którzy macie bardzo dużą wiedzę, a jednocześnie gdzieś wielu z was jesteście sparaliżowani różnym lękiem, strachem i tak dalej. Uważam też, że wielu z was nigdy nie zrobiło sobie takiej analizy pod kątem lęków. Z czego tak naprawdę te lęki się wywodzą? I chciałabym troszkę dzisiaj o tym powiedzieć. Kiedy ja sobie analizuję moje życie, to poznałam takie dwa nurty. Myślę, że one będą funkcjonowały, dopóki nie wróci Pan Jezus. Jeden nurt to jest taki nurt, gdzie umrę dla Jezusa. Umrę dla Jezusa, dam się poćwiartować, spłonę na stosie. Ale kiedy zaglądałam do życia tych ludzi, to widziałam, że oni są bardzo wylęknieni, że są po prostu zaszczuci. A drugi nurt to jest ten nurt też taki, który chodzi z Bogiem w sposób enigmatyczny, czyli zostanę zabrany do nieba jak Henoch. Ale kiedy się zagląda do życia tych ludzi, jest to ta sama bajka. Zero wpływu, zero zmiany, zero działania na rzecz Królestwa Bożego. I wiecie, diabeł nic nowego nie wymyślił. On po prostu z tymi samymi rzeczami będzie próbował przyjść do naszego życia. Nie jest również dla niego problemem, żebyś posiadł wiedzę. Wiedzę możesz posiąść, ponieważ jesteśmy bardzo pojemnymi ludźmi. Naczynia się rozciągają, uciągają, modlimy się o to, żebyśmy mieli coraz większą pojemność, więc tej wiedzy można zdobyć naprawdę bardzo, bardzo dużo. Pytanie, co my z tą wiedzą zrobimy? A więc obydwa te nurty, one są tak naprawdę odklejone od prawdziwego chodzenia z Bogiem, odklejone od prawdziwej, realnej rzeczywistości. I obydwa są jak gdyby podsycone lękiem, zgodzicie się z tym? I jeden nurt, i drugi nurt jest niestety podsycony lękiem. I wiecie, Jezus natomiast, z perspektywy tego cyklu, w którym jesteśmy, Jezus jako człowiek pokazał, jak żyć. On jako człowiek pokazał, w jaki sposób żyć. Był cały czas w ruchu, tak? Przez cały czas pokonywał różnego rodzaju granice, różnego rodzaju łamał schematy, występował przeciwko różnym ruchom faryzejskim i tak dalej. W ogóle jako człowiek cały czas się poruszał. Ani razu nie był w jakimś takim miejscu w ogóle. Jako człowiek w ogóle pokazał nam, że my możemy z nim sparować swoje życie. Jezus jako człowiek nie pokazał enigmatycznego życia. On jako człowiek pokazał nam takie życie, z którym każdy z nas może zestawić swoje życie. To jest to prawdziwe życie. On pokazał jako człowiek prawdziwe życie. Powiedział proste słowa. Pójdź za mną i naśladuj mnie. Pójdź za mną i naśladuj mnie. Chcę wam powiedzieć dzisiaj z miejsca tych lat, których ja chodzę z Bogiem, że mam dzisiaj rzeczy takie, w które uwierzyłam, bo przestałam się bać. A nie mam takich, w które nie wierzę, bo powiedzmy gdzieś jeszcze się lękam. Trzeba zacząć w sposób prawdziwy mówić o sobie. Ponieważ jeśli nie mówimy w sposób prawdziwy, to wiecie co tworzymy? Każdy z nas tworzy własnego Boga. Każdy z nas tworzy własnego Jezusa.
I tych Jezusów jest dzisiaj bardzo dużo. Mi Jezus nie pomógł, a modliłem się. Mi jednak Jezus tego nie zrobił, a jednak wyznaję takie same słowo jak ty. Bóg moich wyobrażeń. Wielu z was ma Boga swoich wyobrażeń. Bóg moich wyobrażeń. Tam, gdzie ustanawiasz własne prawa, tam masz Boga własnych wyobrażeń. I pytanie, czy zechcesz pod takim kątem przeanalizować swoje życie. Diabeł w ogóle nie boi się dzisiaj chrześcijan. Kiedy byliśmy w Wałbrzychu, przesłuchajcie sobie tego kazania Artura. Artur głosił na temat dwóch światów. I powiedział bardzo ważne słowa, że dzisiaj chrześcijanie są słabi, płytcy i wylęknieni. I to jest prawda. Tylko pytanie, czy my będziemy chcieli się jak gdyby zestawić z tym i przeanalizować swoje życie między innymi pod kątem lęków. Pod kątem lęków. Nie mam trwałego przełomu. Dlaczego? Dlaczego nie masz trwałego przełomu? Czemu nie działasz na rzecz Królestwa Bożego? Dlaczego nie robisz tego? Dlaczego nie robisz tego? Bo boję się. Trzeba to nazwać. Po prostu się czegoś boję. I pomogę wam dzisiaj, być może wielu z was, zajrzeć w takie aspekty swojego życia, żebyście mogli tak naprawdę poważnie wziąć byka za rogi. Nie w sposób powierzchowny, nie ślizgając się po jakichś tam, że tak powiem, problemach, tylko naprawdę, żeby złapać diabła za rogi. Wiecie, o co chodzi? Pamiętacie, jak mówiłam wam o tej książce listy starego diabła do młodego? Diabeł się w ogóle nie boi ludzi, którzy przychodzą i kadzą w niedzielę, którzy poskaczą sobie, ale tak naprawdę nie wiedzą, z jakiego powodu to robią, którzy wyznają słowo, a tak naprawdę w nie nie wierzą, którzy robią pewne rzeczy, ale tak naprawdę i tak nie mają zamiaru pójść w praktyczny sposób w jakimś kierunku. Diabeł śmieje się z takich ludzi, jak to kiedyś fajnie ktoś powiedział, dłubie w nosie i strzela w ludzi kulkami. Więc jak powiedziałam wcześniej, kiedy nie będziemy trzymać się prawdy, kiedy nie będziemy nazywać rzeczy po imieniu, będziemy stwarzać iluzyjnego Boga. Każdy z nas będzie miał Boga własnych wyobrażeń. Takiego własnego Jezusa, taki, no mój taki Bóg, no tak bardzo chcę, żeby on taki był, no wiecie jak to jest. No w ogóle życie łoi bez litości, no taki jest ten Bóg, no. Ja tam go mam i to jest taki mój, nie puszczę go. Najczęściej się dzieje wtedy, kiedy człowiek właśnie ustanawia własne prawa. Bóg moich wyobrażeń. Kiedy wielokrotnie rozmawiam z ludźmi i ktoś do mnie mówi, no ale ja nie mogę przejść tej granicy. Ja mówię, ale dlaczego? Rozłóżmy to na części pierwsze. Ale tu nie czepiaj się. Ja się nie czepiam. Przychodzisz do mnie, zadajesz mi jakieś pytanie. Chciałabym, żebyśmy usiedli i porozważali, dlaczego nie jesteś w stanie przejść pewnej granicy. I wiecie, kiedy naprawdę człowiek jest zmotywowany do pracy, bo człowiek, który osiąga sukcesy, to człowiek jaki? Zmotywowany. Nie człowiek popchnięty, nie człowiek wepchnięty, nie człowiek, na którego się naciska. Człowiek, który jest zmotywowany, to sam przychodzi i mówi, słuchaj, chcę o tym rozmawiać. Zobaczyłem w mojej duszy takie i takie przestrzenie. Zobaczyłem podłe przestrzenie w swojej duszy. Zobaczyłem takie gówno i w ogóle ja teraz chcę usiąść i w ogóle wydobyć to wszystko, sparować to z prawdami Bożymi i jeśli trzeba, to powyrzucać pewne demony, które stoją za fałszywymi przekonaniami, za tokami myślowymi. Człowiek dochodzi do tego, w którym momencie został oszukany, w jakim momencie jego życia na przykład gdzieś przyszedł diabeł. Tak robi człowiek zmotywowany, ale człowiek niezmotywowany mówi, mam Jezusa. Ja mówię, no ale co z tego? I to są te właśnie takie zaklęcia. I poprzez to właśnie ja też mówię, że to jest prawda, że masa chrześcijan jest słabych. Słabych, wylęknionych. Ponieważ chcesz z człowiekiem coś przejść, chcesz mu coś pokazać, a on się boi i mówi, ja mam Jezusa, nie potrzebuję ciebie. To jest lęk. Najczęściej się słyszy, ja mam silną relację z Duchem Świętym, nie potrzebuję tego. Ale dlaczego? Człowiek, który zna swoją wartość, to będzie szedł, będzie normalnie rozmawiał,
będzie umiał argumentować, ale człowiek, który ma niskie poczucie własnej wartości, na którym osadza się lęk, nie będzie chciał rozmawiać, nie będzie chciał analizować siebie, tylko właśnie będzie mówił w taki sposób: ja mam Jezusa. I dlatego Kościół jest słaby. I dlatego Kościół jest słaby. I coś wam powiem. Jeśli nie przejdziemy granic związanych z lękami, jeśli się w te lęki nie pozagląda, jeśli ich się nie wyeliminuje, to to, o czym mówimy, że jest słowem proroczym do Kościoła, nie wejdziemy w to. A dlaczego? Bo proroctwo jest jakie? Warunkowe. W nie można wejść lub można w nie nie wejść. Więc żeby w nie wejść, to trzeba przypiąć pasa, tak? I wejść teraz w temat czego? Rzeźby. Dużo wiemy, a teraz należy zacząć rozprawiać się w swoim życiu z bardzo głębokimi, być może ukrytymi i wypartymi lękami, które są czym? Blokierem, aby służyć. Powiedz dzisiaj do siebie: lęk mnie nie zatrzyma. Lęk mnie nie zatrzyma. Wyeliminuję każdy lęk. Zajrzę w najbardziej zbolałą część mojej duszy. Wiecie, kiedy ja sobie analizuję moje życie i przyglądam się na to, co robię teraz. Wczoraj byliśmy w Płocku. Mieliśmy, jeśli to można powiedzieć, że ewangelizacja była fajna, to mieliśmy fajną ewangelizację. W katedrze była bardzo duża religijna impreza. Był, nie wiem jak to się nawet nazywa, bierzmowany na kogoś tam jakiś biskup. I wiecie, kiedy głosiliśmy Ewangelię, mówiliśmy do tych ludzi, że tam jest impreza, religijny event. Tam w tym pomieszczeniu jest teraz przygotowywany i namaszczany jakiś człowiek, aby być waszym pasterzem. Pytanie, czy zna Jezusa, bo jak nie zna, to dokąd was doprowadzi? I kiedy powiedziałam te słowa, to one się odbiły i uderzyły we mnie. I ja zrozumiałam jedną rzecz. Ponieważ słowo, które było wyswobodzone do mnie, że będę wchodziła i będę wywalała stoły w kościołach i będę mówiła: nie tak wygląda dom Boży. Ja wczoraj zrozumiałam jedną rzecz, że to moje miejsce. To moje miejsce, żeby wchodzić do kościołów katolickich. Wiecie, musiałam do tego dorosnąć. Musiałam wyeliminować lęki ze swojego życia. A wy macie mnie w tym bronić i o mnie się modlić. A ja to będę robiła, bo to jest moja bajka. To moja bajka. Wczoraj stojąc na tej ulicy mówię: to jest moje. To moje. Związane ze mną, z moją osobowością, z moim w ogóle namaszczeniem i ze słowem proroczym, które dostałam od Boga. Ale żeby odpowiadać Bogu na tego rodzaju rzeczy, musimy być wolni od lęków. Od tych najbardziej ukrytych. Rozumiecie? Od tych najbardziej takich gdzieś, gdzie one są... Gdzieś jednak się pochowały. Jako ludzie wierzący możemy żyć w przestrzeni wolnej, poza lękiem i wszelkiego rodzaju zmartwieniami. I teraz zobaczcie, już kiedyś mówiliśmy też to, że Bóg pomoże ci się rozprawić w ogóle z twoimi wrogami, ale z przyjaciółmi nie. Więc jeśli jakieś lęki, jacyś wrogowie są w twoim życiu w ogóle przez ciebie uznani jako przyjaciele, to musisz poradzić sobie z nimi sam. Więc teraz takie pytanie w ogóle: przyjdź też dzisiaj do Ducha Świętego i powiedz: Boże, ja w ogóle chcę zobaczyć wszystkie przestrzenie, w których jestem gdzieś jeszcze związany. Wszystkie przestrzenie, w których jednak udało się diabłu założyć gdzieś jakiś kaganiec, czy na twoje usta, czy na twoje ręce. Przyjdź dzisiaj do Boga z tymi rzeczami. Gwarantuję ci, że kiedy pomodlisz się taką modlitwą, że chcesz zobaczyć i nie zerwiesz się przed czasem, zobaczysz. Zobaczysz, będziesz wiedział w ogóle, w jaki sposób w ogóle też pewne rzeczy wyeliminować, ponieważ już ty wiesz, jak wyeliminować, ponieważ jest złożony potężny materiał nauki. Więc ty wiesz, jak te rzeczy wyeliminować. Podstawa jest taka, żeby je zobaczyć i żeby się z nimi co? Zgodzić.
Ale pytanie, czy zrobisz sobie tą analizę? Czy zrobisz tą analizę sobie właśnie pod kątem lęków? I teraz zobacz, czy twoje życie ulega zmianie na skutek w ogóle proklamacji, modlitwy, różnego rodzaju ilości, nakładania na ciebie rąk, wyswobodzanego w ogóle do ciebie słowa i tak dalej. Zobacz, czy twoje życie faktycznie ulega zmianie. Zobacz, czy masz trwałe w ogóle przełomy. Czy doświadczasz trwałych przełomów. Jeśli nie, to jest taka opcja, że w ogóle nie poruszasz się do przodu, a nie poruszasz się do przodu, ponieważ się boisz. Czasami to aż lęk przyznać się do tego, że człowiek się boi. I wiecie, nie trzeba tego robić na sali, wśród w ogóle wszystkich ludzi i tak dalej, robić jakichś tych dziwnych tam rzeczy. To chrześcijaństwo jest bardzo w ogóle osobowe. W ogóle pojedynczo idziemy do nieba, nie ma zbiorowej odpowiedzialności. I nie ma też czegoś takiego, że tutaj w sposób zbiorowy teraz jest jakiś proroczy gest, podnoś rękę do góry, ja zgromię nad tobą lęk, ty jutro polecisz jak Reinhard Bonnke, w ogóle wskoczysz na Stadion Narodowy, w ogóle palniesz w ogóle nogą, w ogóle wiesz, dyrektor padnie, wszyscy się nawrócą, w ogóle gaz ci będą dawać za darmo, nie wiem, węgiel ci przywiozą. To tak wiecie, chodzi o to, że to jest twoje. Bierz to słowo w ogóle. Kurczę, trzeba być szczerym samym ze sobą. Szczerym samym ze sobą. Tak do bólu. Wiesz? Nie, o, mogę powiedzieć tak. Nie wstydź się siebie. Stań przed lusterkiem i w ogóle powiedz, no w ogóle ściemniam. Większość swojego życia w ogóle ściemniam. Przychodzę w niedzielę do kościoła, poskaczę i to poskaczę też, jak mnie poruszą lub porwą, tak? Ale w ogóle na co dzień mam własne prawa. Na co dzień mam masę własnych praw. Mam własnego, prywatnego Boga. Mam swojego Jezusika, nie wiem, z jakiejś tam ulicy. To taki mój Jezus. Jezus moich marzeń. Nie? Jezu, nam wczoraj na ulicy nawet wyszła taka modlitwa katolicka. Ja mówię, módlmy się, ta da 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 da. Ja mówię, kurczę, ja nie bez powodu tyle czasu byłam w ogóle, że tak powiem, blisko kościoła katolickiego, z uwagi na moją babcię, z uwagi na mojego dziadka. Pewne modlitwy muszę zacząć sobie w ogóle przypominać, bo one mi się w ogóle przydadzą. Ale mówię, i w pewnym momencie mówię, wow, nie zapomniałam w ogóle tego, jest, to jest moje. Ale wracając do tematu, chodzi o to, że stań sam przed lustrem i w ogóle przestań nazywać rzeczy w sposób przewrotny. Jeśli się boisz, to po prostu nazwij lęk lękiem. Pamiętam o tym pierwszym nurcie, wam troszkę jeszcze powiem, tych ludzi właśnie takich, którzy właśnie mówili, Jezu, ja to się tam dam. Pochlastać się dam dla Jezusa. Umrę dla Jezusa. Niech mnie poćwiartują. Spłonę na stosie. Wiecie, jak ja byłam młodym wierzącym, ja stawałam wokół takich ludzi. Ja mówię, ale weterani królestwa. Ale Spartanie. W ogóle ja mówię, mi było wstyd się przyznać, że ja tak nie mam. Ja mówię, kiedy ja dojdę do takiego miejsca? Dwa, ja mówię, ja chyba nie chcę umrzeć dla Jezusa. Wiecie, bo prawda jest w ogóle taka, że to jest ucieczkowe i lękowe. Bardzo łatwo wpaść w ogóle w coś takiego. Panie, umrę dla ciebie. Załóż Facebooka. Panie, niech mnie poćwiartują dla ciebie. Wow. To są ucieczkowe rzeczy. One są związane w ogóle z lękami. Ponieważ ja nie wiem, co musiałoby się wydarzyć w Polsce, żeby nas ktoś zabił. Rozumiecie? Wczoraj tam do nas dosyć szybko maszerowali różni policjanci i tak dalej. No ale co oni mogą nam zrobić? Oni mogą w przyspieszonym tempie do nas tylko podejść. Kto co ci zrobi? No nie tutaj. Ale wiecie, ale siła jest. Panie, umrę dla ciebie. Jest uwielbienie, super emocje. Wszystko cię dotyka od kroku aż po głowę i mówisz, Jezu, jestem Twój. Jestem Twój. Zrób ze mną, co chcesz. Rozumiesz? A jutro nie wyrzucisz worka ze śmieciami, ponieważ ktoś coś ci powie, a ty powiesz, co? Byłeś, wiesz?
A co ty mi tam możesz powiedzieć? Wiem. Słaby jest, kochani, Kościół. Słaby jest Kościół. Kościół jest wylękniony, sparaliżowany lękiem, zaszczuty, a do tego wszystkiego jest dorobiona ideologia. Ideologia. Ja nie chciałabym bardzo, żebyśmy byli nurtem, który jest przeintelektualizowany, który jest przemądrzały, który jest mądry, ale nie z powodu objawienia i doświadczenia, tylko w ogóle, bo ja wiem i teraz ci wszystko w ogóle wsadzę w mózg. A ja tego nie chcę. Ja chcę zobaczyć twoje życie. Ja chcę zobaczyć twój przełom. Ja chcę zobaczyć twoją kasę. Ja chcę zobaczyć twoje zaangażowanie dla królestwa. Ja chcę zobaczyć, że jesteś wolny od alkoholu, że jesteś wolny w ogóle od narkotyków. Ja chcę zobaczyć, że ty jesteś wolny i że ty panujesz w ogóle w swoim życiu. Chrześcijanie dzisiaj bardzo dużo mówią i bardzo dużo wiedzą. I wiecie, to życie często wydaje nam się takie trudne, no, że trzeba żyć w jakiejś formie w ogóle iluzji, ponieważ za groma nie wiadomo, jak się ubrać w tego Chrystusa. Kiedyś pamiętam, taki ukraiński usługujący przyjechał do Polski i powiedział: ubierz się w Chrystusa, w ogóle ubierz się w Mesjasza, ubierz się w tego Mesjasza. Też to dla mnie była jakaś forma jakiejś enigmy i czegoś takiego, czego ja nie rozumiałam. Ale wiecie, dzisiaj rozumiem te rzeczy. Co to znaczy ubrać się w tego Jezusa? To jest wziąć przykład z Jezusa człowieka. Wziąć przykład z Jezusa człowieka. Ludzie chcą wierzyć w to, że Jezus chodził po ziemi jako Bóg. Dlatego, że jeśli chodził po tej ziemi jako człowiek i robił rzeczy jako człowiek, to nas doprowadzi do czego? Do miejsca odpowiedzialności. Bo to doprowadza nas do miejsca odpowiedzialności. Skoro on chodził po tej ziemi jako człowiek, to w ogóle to mnie doprowadza do miejsca odpowiedzialności. Skoro w ogóle on robił te rzeczy, to ja też mogę. Skoro on odczuwał lęk, to ja też mogę odczuwać, ale pomimo to idę. Skoro on był posłuszny, ja też mogę. Skoro on szedł i nie powiedział ani słowa i w ogóle uniżył swoje życie i poszedł na krzyż, to ja też mogę. Oczywiście nie dorabiamy jakiegoś tam nie wiadomo czego do cierpiętnictwa. Nierozprawienie się z lękami spowoduje to, że czy chcesz, czy nie chcesz, stworzysz własnego Jezusa i stworzysz tego Jezusa swoich wyobrażeń. I wiecie, my jako ruch przede wszystkim mamy bardzo dużą odpowiedzialność, ponieważ jeśli w tej przestrzeni ruchu apostolskiego, z tego ruchu, jeśli wyjdzie krzywizna, to nie jest to dobre. To nie jest tak, że my jako pierwsi wzięliśmy się za apostolstwo, ponieważ masa ludzi w tym kraju wzięła się za apostolstwo i co? Wysypali się, pogubili się, zrezygnowali, przestraszyli z różnych powodów, powykrzywiali różne rzeczy. Kiedy ja się nad tym zastanawiam, kiedy ja sobie o tym myślę, to jest to dla mnie bardzo duża odpowiedzialność. Przede wszystkim moja osobista, nie zbiorowa, tylko moja osobista. I tak jak tutaj wszyscy siedzimy, to wyjście z lęków jest sprawą osobistą. Osobistą. I gwarantuję ci, że jeśli ty zestawisz swoje życie i przeanalizujesz je pod kątem w ogóle lęków, zgodzisz się z nimi, pokonasz wszystkie. Pokonasz każdego wroga i wyjdziesz ze wszystkiego. Lęki wzbudzają postawy obronne. I teraz troszkę bym chciała o tym powiedzieć. Masa ludzi, wystarczy często tylko posłuchać rozmowy tam przy barze. Ludzie nie umieją ze sobą normalnie rozmawiać. W ogóle. Coś ktoś komuś powie: a co ty od razu chcesz być moim tutaj trenerem, moim nauczycielem? A co ty? W ogóle? Co to jest? Wiecie, że ludzie w świecie mają więcej dystansu do siebie? Ludzie w świecie nie są tak przewrażliwieni na własnym punkcie jak Kościół. Ja z coraz większą ilością ludzi spotykam się ze świata. I ludzie mają bardzo duży dystans do siebie. Bardzo duży. Naprawdę. A kogoś z kościoła dotkniesz i: a co ty sobie myślisz? Co ty tutaj mnie chcesz od razu trenować? No nie chcę. Chciałem tylko zapytać, czy coś mi tam możesz podać. Na siłę nie chcę być twoim jakimś trenerem.
i Jurijem trenerem. A więc lęki wzbudzają postawy obronne. Chciałabym, żebyśmy popatrzyli troszkę na postawy osoby lękliwej. I teraz z uwagi na to, bo tak w ogóle tak mało kto u nas w kościele ma Biblię, mało kto w tą Biblię w ogóle patrzy, mało też kto robi notatki. Wiecie, ile się rzeczy zapamiętuje z kazania? Jakieś tam 10%, nie? Przykładajcie też do tego odpowiednią w ogóle wagę, ponieważ wiedza ucieka. A nie wiem, czy potem masz też taki czas, żeby w ogóle pewne rzeczy w ogóle odsłuchiwać. To jest ważne, co mówię. Zresztą jak każde słowo, które jest głoszone, ono jest po prostu ważne i istotne. Temat lęków i w ogóle lęk to wróg. To wróg. Jezus powiedział, ja jestem, nie bój się. Piszcie sobie te wszystkie rzeczy. Pierwsza rzecz, osoba lękliwa boi się odrzucenia. I teraz takie pytanie, czemu boisz się odrzucenia? Co za tym stoi? Ostatnio z taką tam osobą rozmawiałam sobie przez telefon, okazało się, że po kilkugodzinnej, rozłożonej też na etapy rozmowie, doszłyśmy do tego, że ona się boi, ponieważ w swoim domu przeżyła bardzo dużą dawkę emocjonalnych takich w ogóle przeżyć mamy. W ogóle mama ją tak zainfekowała. Dziewczyna coś robiła, rozumiecie? A na przykład zrobiła coś źle. I mama poczęstowała ją bardzo dużą dawką takich w ogóle emocji. W ogóle pozbawiła ją w ogóle swojej obecności. Do tego żeśmy doszły. Ona mówi, ty wiesz co? Mówi, dziękuję ci. Mówi, bo ja gromiłam w ogóle diabła nieefektywnie. Rozumiesz? Mówiłam tam, odejdź ode mnie, wyjdź w imieniu Jezusa, nie boję się, nie lękam się. Tam, wiesz, jak gdyby słowo w ogóle cytowała. I mówi, dalej w ogóle się rzeczy nie zmieniały. Dalej się rzeczy nie zmieniały. Czyli bała się tego odrzucenia, ponieważ zrobiła coś kiedyś źle jako małe dziecko i mama poczęstowała ją taką dawką emocjonalną. Czyli tak naprawdę mama przypięła jej jakąś łatę, w ogóle jakąś etykietę w ogóle z domu. Rozumiecie? I tak naprawdę w ogóle potem dopiero wypędziłyśmy demona, który na tym przeżyciu usiadł. Demona żeśmy wypędziły, demon odszedł. Ja mówię, a teraz masz przestrzeń do tego, aby wprowadzić w ogóle fundamentalną w ogóle prawdę związaną z krzyżem Golgoty. Jezus został odrzucony, abyś ty mogła być zaakceptowana w rodzinie Bożej. Rozumiecie, dałam jej całą w ogóle plejadę w ogóle wyznania. Mówię, wyznawaj. Przekraczaj granice, idź i zdobywaj nowe doświadczenie. Może tak macie. Może tak macie. Czyli pierwsze co, boi się odrzucenia. Wycofuje się z relacji. Dlaczego się człowiek wycofuje z relacji? Człowiek, który się nie boi, nie wycofuje się z relacji. No nie wycofuje się z relacji człowiek. Ja nie mówię, że ze wszystkimi mamy mieć jakieś nie wiadomo jakie relacje, przyjaźnie w ogóle i tak dalej, ale człowiek, który się nie boi, umie normalnie rozmawiać i nie wycofuje się z relacji. Jeśli wycofujesz się z relacji, zadaj sobie pytanie, dlaczego wycofuję się z relacji? Co jest powodem, dla którego ja się wycofuję z relacji? I tutaj najczęściej właśnie się słyszy ten enigmatyczny tekst. Ja mam relację z Duchem Świętym, ja z nikim nie potrzebuję. Też tak kiedyś miałam. To jest postawa obronna. To jest postawa obronna. Mam Ducha Świętego i nie potrzebuję nikogo. Czyli w tobie zamieszkała pełnia i nie potrzebujesz nikogo innego. Czyli jesteś nogą, głową, ręką, piętą, wszystkim, tak? To jak zatem ma się to słowo, że jesteśmy wzajemnie zasilającymi się stawami? Dzisiaj, kiedy ja nie łączę mojego życia z innymi ludźmi, to co ja robię? Ograbiam się, ponieważ w innych ludziach mieszka kto? Duch Święty. Co przez nich Duch Święty do mnie może mówić? Słowa życia. Co może do mnie mówić? Słowa korekty. Boję się tego? Nie boję się. Czy wpuszczam wszystkich do mojego życia i pozwalam mówić? Nie, ale nie o tym mówię, ale nie uciekam z relacji. A więc kiedy się wycofujesz z relacji, tak, i nie masz na to w ogóle żadnego w ogóle argumentu, to najczęściej to jest to, że po prostu się boisz. I wiecie, naprawdę spójrzcie na to w taki sposób, w taki w ogóle szczerze, tak
Ja, no kurczę, no faktycznie wycofuję się, no bo się boję. Bo może w tej relacji wyjdzie, że jestem goły i wesoły. Bo może w tej relacji wyjdzie, że otwieram swoje usta i wychodzi ze mnie kretyn. Jednak w niedzielę się pokazałem tak, wiesz. Mam tutaj fajne buty, fajne spodnie, a potem, wiesz, na co dzień jak otworzę pyszczydło, to wyjdzie jakiś knur bagienny. Boi się krytyki. I tutaj też bardzo dużo jest właśnie tych rzeczy związanych jednak z domu, z tej przestrzeni w ogóle mama, tata, nie? Coś zrobiłeś, mama cię tam, czy zrobiłaś, mama cię w ogóle skrytykowała, tata cię w ogóle skrytykował, więc często, gęsto człowiek nie wchodzi na przykład w służbę, nie bierze odpowiedzialności za żaden kawałek Królestwa Bożego z jednego powodu, ponieważ boi się słów krytyki. Boi się słów krytyki. Tylko czemu? Trzeba wyeliminować demona, który najczęściej stoi za jakimś przeżyciem związanym w ogóle z dzieciństwa. No bo wiecie, no wyznajemy, nie boję się i nie lękam się. Bibliści tam policzyli, że w Biblii jest napisane w ogóle ponad 350 razy w ogóle w Słowie Bożym, aby się nie bać i nie lękać. Jeśli już mówimy o tym, co Bóg mówi, żeby nie robić, to bardzo dużo powiedział, aby się nie bać i nie lękać. Mniej powiedział o znakach, mniej powiedział o cudach, mniej powiedział o wierze, ale powiedział ponad 350 razy, nie bój się i nie lękaj się. Czyli wiedział, że ludzie będą się bać, że będą się bać różnych rzeczy. Nie boję się, wiesz, ja to jestem mądry. Nie idę tam, bo to wiesz, mordę tam dostanę, po co? Potem będę musiał się leczyć, jakiegoś kremu dobrego używać. Dostosowuje się do innych. Człowiek, który się boi, najczęściej nie ma własnego zdania. Bardzo łatwo jest mu się dostosować do innych ludzi. I też zadaj sobie to pytanie, dlaczego dostosowuje się do innych ludzi. I jeszcze raz, to nie chodzi o to, że masz być buntownikiem, że zawsze masz mieć to słowo, ja to mam inaczej. Nie o tym mówię. Ale jeśli coś masz i umiesz to obronić i masz świadectwo życia, to masz własne zdanie. Nie prosi o pomoc. Nigdy nie prosi o pomoc drugich ludzi. Czemu? Bo się boi. Boi się na przykład wejścia w zależność. Poproszę, będę zależny. Pamiętam, jak jeździliśmy z Arturem po Polsce jako ewangeliści. Znacie tą historię, ale dla potrzeb tego poselstwa powiem to jeszcze raz. Zapoznaliśmy takiego człowieka, który był z nurtu takich biznesmenów pełnej Ewangelii. No i generalnie mieli tam niekoniecznie fajnie w małżeństwie, zaprosili nas, znając już też nas z różnych tam filmików, czy moglibyśmy przyjechać, porozmawiać z nimi. Generalnie chodziło o to, żeby im pomóc w małżeństwie. My im pomogliśmy w tym małżeństwie, a oni nam dali samochód. Oni nam dali samochód i wręczali nam ten dowód rejestracyjny, a ja się czułam jak ostatni frajer. Ja w ogóle, ja wie Jezu, ja nie wiem, jak mam rękę wyciągnąć w ogóle po ten dowód rejestracyjny, po te w ogóle kluczyki. Choć w świecie mieliśmy pieniądze, ale potem w ogóle generalnie, wiecie, przyszła taka do mnie jakaś chora, taki chory w ogóle wizerunek Jezusa, nie? Ale my im daliśmy to, a oni nam dają to. Dają nam to, co mają. My im daliśmy słowo, my im daliśmy duchowe rozwiązanie w ogóle ich małżeństwa, tak? A oni nam dali samochód. Ale to mówię, nie pójdzie tak łatwo, mówię do Artura. Słuchaj, kupmy im jakiś, nie wiem, co ja wtedy powiedziałam. Ja mówię, jakiś voucher byśmy im dali do spa. Artur mówi, voucher do spa. Wiesz, co oni mają? Oni mają galerię z brylantem na tam ulicy jakiejś tam Mariackiej, nie wiem, w Gdańsku. W ogóle szlifują, mają swoją w ogóle, wiesz, w ogóle sklep mają w ogóle z biżuterią taką. W ogóle mówi, Agata, oni mają kasy w pytę, a ty im chcesz dać voucher. Ja mówię, ale cokolwiek. To oni znów, wiecie, bo to jest ten mechanizm taki potem już nie do przerwania, nie? Oni ci dadzą, ty im dasz. Oni ci dadzą, ty im dasz. W ogóle temat nie do przerwania, nie? Bałam się tej zależności. Bałam się tego, że ja coś dałam mniejszego, a oni mi coś lepszego. Zważyłam to swoją wagą sprawiedliwości. Nie? Oni nam dali furę, a my im tylko słowo. Dobre, nie? Czego się bałam? No bałam się tej zależności. Bałam się, że będę od nich zależna. A nuż widelec? Coś tam się potknie?
coś tam w małżeństwie im nie wyjdzie, przyjdzie, oddaj furę. Ja powiem, nie oddam. Śmieję się oczywiście. Chodzi o to, że bałam się tej zależności, bałam się zależności od drugiego człowieka. Nie dba o swoje potrzeby. Nie dba o swoje potrzeby. Dlaczego? Bo się boi. Bo się boi, że coś straci. Czemu nie dbasz na przykład o siebie? Zobacz, jesteś świątynią Ducha Świętego. Tak? Kiedyś pewien usługujący powiedział, że trzeba dbać o tego konia. Tak? Bo to jest ten koń, twoje ciało, które nosi Ducha Świętego. Tak długo, jak będziesz zdrowy, tak długo, jak będziesz jak gdyby chodził po tej ziemi, tak długo będziesz w ogóle nosił namaszczenie Ducha Świętego i będziesz prezentował w ogóle Jezusa. I siódma, ostatnia taka postawa to jest nadmiernie opiekuje się innymi. Często, gęsto to jest taki, wiecie, bohater rodzinny, nie? W sensie, że ja byłam w takim miejscu. Ja byłam kiedyś w takim miejscu, że najłatwiej było mi opiekować się innymi ludźmi, ponieważ tym łatałam tą dziurę, że na przykład nie robiłam podstawowych rzeczy w ogóle ze sobą. I wiecie, akurat ja tą rzecz wyniosłam z domu mojego, ponieważ moi rodzice raczej się nie kochali, tylko się bili. Ja mam trójkę małżeństwa, mam trójkę, dwójkę mam jeszcze rodzeństwa, siostrę i brata. I moja siostra była taka bardziej emocjonalna, ja bardziej taka Debora. Jak moi rodzice się bili, to moja siostra tam bez względu na to, czy była ubrana, czy nie, otwierała drzwi i uciekała w ogóle z domu, gnała po dziadka, dziadek przychodził, ojca w tubę i tak dalej. A ja byłam inna. No ja niestety brałam rozżarzony pogrzebacz i ojca w plecy. Więc jak gdyby ja z czymś takim w ogóle wyszłam na przykład z mojego domu, nie z takim właśnie, powiedzmy, bohater rodziny. Ja nie mówię, że to jest coś złego, ponieważ często gęsto tacy bohaterowie potrzebni są w czym? W proroczej perspektywie. Czemu? Ponieważ oni ciągną Kościół. Oni w ogóle jakby i są w stanie w ogóle rozkręcić w ogóle pewnego rodzaju, powiedzmy, atmosferę. Oczywiście to musi być bardzo dobrze ułożone. Więc jeszcze raz dla potrzeb wspomnę o tych siedmiu cechach osoby lękliwej. Boi się odrzucenia, wycofuje się z relacji, boi się krytyki, dostosowuje się do innych, nie prosi o pomoc, nie dba o swoje potrzeby i nadmiernie opiekuje się innymi. I teraz tak, przeanalizujcie swoje życie pod kątem właśnie tych rzeczy. Czy jesteś osobą lękliwą? Wiecie, że można dużo mówić z powodu lęku? Ja ostatnio w ogóle z kimś siedzę i rozmawiam. Ja już mówię, w ogóle mówię, nie mów tyle. No nie mów tyle. Mówię, ty jesteś tak zestresowany moją osobą, że pierniczysz takie w ogóle kocoboły, że ja już tego w ogóle słuchać nie mogę. Mówię, mówisz, że lubisz w ogóle pomilczeć, a siedzisz w ogóle ze mną i dostałeś słowo toku. Wiesz, skąd to jest? Z lęku. To jest po prostu z lęku. Więc pozadawajcie sobie takie pytania, dlaczego tak mam. Jeśli rozpoznajesz te rzeczy w ogóle u siebie, to je sobie fajnie ponazywaj. Nie omiń ani jednej rzeczy, ponieważ wiecie, to jest tak, że właśnie w tym miejscu takiego ruchu Bożego często te rzeczy, które są w nas niepozałatwiane, one zaczynają nam odbijać w zęby jak płytki chodnikowe. Po prostu. Wystarczy, że jest jedna rzecz niezałatwiona i ona po prostu nam odbije w twarz. Poprzez dogłębną i szczerą analizę siebie pod kątem lęków może się właśnie okazać, że dojdziesz do tego, do takiej paczki właśnie oczekiwań, które były wyswobodzone w kierunku ciebie jeszcze na przykład w domu. I teraz zobaczcie, bo ja w ogóle tak sobie, psychologia, która w ogóle jest w Kościele, ona jest nam dana jako co? Jako narzędzie. Nie po to, żebyśmy ją ustanowili ponad w ogóle prawdami Bożymi, ale psychologia jest nam dana, żebyśmy ją użyli jako narzędzie Boże. Bo teraz wiecie, że można się ślizgnąć bardzo płytko po pewnych w ogóle lękach i tak naprawdę nigdy nie zajrzeć głęboko do takich przestrzeni, z których one się wywodzą. Więc teraz zobaczcie, kiedy będziecie właśnie analizować to, dlaczego ja tak mam, czemu ja tak się zachowuję, skąd to się bierze, no to się na przykład okaże, że dochodzisz do jakiejś takiej paczki w ogóle oczekiwań. I na przykład w domu mama mówiła, bądź dzielny. Wiecie, co to jest?
autorytet. Autorytet tak powiedział. Bądź dzielny, co się marzysz? Facet to nie jest baba, co ty cipa jesteś? Nie płacz. Czemu ty płaczesz? I potem mamy dorosłego mężczyznę. Rozumiecie? Który się nie popłacze, który nie czuje, który źle funkcjonuje, który się nie umie przyznać do własnych błędów. Powiem wam taką rzecz. Mam takich znajomych ze świata i byłam ostatnio u nich i jak rozpoczęłam takie moje tam jeżdżenie do nich, to mąż tej dziewczyny bardzo był nieprzyjemny. Bardzo. Ja w ogóle weszłam tam, cześć, siema. Oczywiście nie wchodzę i nie mówię chwała Bogu, tylko normalnie mówię cześć. Nie mówię witajcie. I on był strasznie niemiły. No taki niemiły gość, że w ogóle mówię szok. Ta dziewczyna w ogóle sparaliżowana od razu do mnie mówi. Pokazuje mi. Ja wiem o co chodzi, bo jestem kumata. Chodzi o to, idź na górę. Idź na górę, tutaj nie wchodź, wiesz, jakiś gnom grzebie w ogóle przy ekspresie. Ja mówię, ty, ale kawy bym się napiła. Ja mówię, zrób mi kawy. Ona mówi, nie, bo on tam grzebie teraz. Ja wie, nie, no wie, no zrób mi kawy. Słuchajcie, tak zajął miejsce przy tym ekspresie, tak tam grzebał, tak tam przegrzebywał i w ogóle takie szopki odprawiał, nie teraz. Ja wie, dobra, mówię, nie rób mi tej kawy. Ale o co chodzi? Ona w ogóle tam zaczęła mnie pytać o różne rzeczy związane w ogóle z takimi rzeczami, które im tam powiedzmy nie wychodzą w małżeństwie. A że jest w ogóle człowiek, ona osobą, która jest narodzona z Bożego Ducha, więc Jezusa już jej nie głoszę, ale mówię do niej inne rzeczy. Poszli na terapię. I do czego zmierzam? Chłopak, z uwagi na to, że ją kocha i tak dalej, poszli na terapię i po 3 pobytach na terapii on doszedł do właśnie takiej paczki oczekiwań, które były wyswobodzone w jego kierunku przez jego rodziców. Facet w ogóle, wiecie, kocha ją, nie chce się rozwodzić, zrobił sobie świetną analizę i dobrą w ogóle siebie, wyeliminował w ogóle pewne rzeczy i o co chodzi? Ja tam teraz jadę i otwiera mi drzwi on. Cześć! A ja nie wiem, czy to jest szczere, czy w mordę mi da, wiecie, nie? Może powie do mnie, won, więcej nie przyjeżdżaj. Ja mówię... Cześć. Sama nie bardzo wiedziałam, jak się zachować. Cześć. On do mnie mówi, wiesz co? Zróbmy tak. Przyjechałaś dopiero tu pierwszy raz. Tamtych razów nie było. Ja wie, wow. Człowiek ze świata. Że tamtych razów nie było, nie? Ja wie, no dobra. Mówię, to dobra. Cześć. Cześć. Agata, on tam mi się przedstawia. Wiecie, w ogóle człowiek ze świata, który chciał naprawdę wejrzeć w siebie, zrobić sobie analizę szczerą w ogóle siebie, doszedł w ogóle do wniosku, że zachowywał się jak kretyn. Jeszcze do mnie mówi, powiedz, jak mnie odebrałaś. Ja mówię, jak takiego kretyna. On mówi to tak bardzo łagodnie, co? Mówi, w ogóle przepraszam cię. Ja wiem, spoko. Najważniejsze, że facet w ogóle zrobił sobie porządek w ogóle ze swoją głową. I teraz zobaczcie, świat dociśnięty robi sobie jakąś tam, powiedzmy, analizę. Skoro mogą bez Jezusa, to wierzący ludzie, co mają? Turbo doładowanie. Wierzący ludzie mają turbo doładowanie. Mogą to zrobić szybciej, lepiej, efektywnie. Może słyszałeś od mamy właśnie, nie płacz, co ty tam płaczesz? I takie, wiecie, zasłyszane etykiety, tak zwane magiczne zaklęcia, no niestety, ale związują ludzi, nie? Bo to jest w ogóle jakiś taki kod, który jest przyjęty z domu, a podany przez osobę, która jest autorytatywna, tak? No staje się w ogóle czymś, co w ogóle... koduje nasze życie i pokazuje nam, że właśnie w ten deseń trzeba na przykład chodzić. Czyli programuje umysły do konkretnego funkcjonowania. Ostatnio też dzwonił do mnie taki mój, nasz znajomy, terapeuta. I tam taka rozmowa między nami się wywiązała i opowiadał mi taką rzecz związaną z tym, że pracuje z takim dojrzałym, nowonarodzonym człowiekiem.
A ja akurat sobie kleciłam to słowo i generalnie on mi tam parę takich fajnych rzeczy opowiedział. I mówi do mnie, wiesz co, przyszedł do mnie ten człowiek i ma 16-letniego syna. A propos zaglądania sobie do swoich takich przekonań i do takich, wiecie, zaklęć, które w domu słyszeliśmy. Mówi, przychodzi do mnie ten człowiek i mówi do mnie, słuchaj, bo ja mam chyba syna geja. A on do niego mówi, no ale to mówi, to powiedz mi coś więcej, nie, bo... Rurki nosi? Czemu uważasz, że masz syna geja? On mówi, no nie, mówi, grubszy temat, mówi, kurna, mówi, aż się wstydzę powiedzieć, wiesz, mówi, bo Jezusa znam, mówi, kurna, jakoś tak mówi, no nie wiem, czy ci powiedzieć, czy nie. On mówi, nie, no w ogóle, no wiesz, ja nie wiem, no, przyszedłeś tutaj do mnie, jestem twoim terapeutą, chcesz to mów, nie chcesz to nie mów, no to ci powiem. No mówi, kurna, mówi, no i znowu, gruby temat, no mówi, chyba ci nie powiem, nie, no powiedz w ogóle, no nie wstydź się w ogóle, powiedz. No mówi, idziemy na spacer. I tak idziemy na ten spacer i on tak w ogóle za rękę mnie wziął. A ja do niego, kurwa, mówię, nie obcieraj się. Się obcierasz tutaj. O, kolego, mówi, to faktycznie gruby temat w ogóle. Gruby temat w ogóle. Syn 16-letni cię wziął za rękę i na tej podstawie twierdzisz, że to jest gej? Ty, a mówi, a może on jest zdrowy, a ty jesteś, mówi, szarpnięty jak pan kracy. Nie, no ale wiesz, mówi, no, się tak obtarł o mnie, mówi, to miesz się tam, mi się tutaj coś tam, ale co ci się, mówi, otworzyło? Co ci się otworzyło, co ci się zamknęło? Mówi, ty, chłopie, mówi, ty jesteś chory. Masz normalnego syna, zdrowego emocjonalnie, 16-letni twój syn potrzebuje z tobą kontaktu. To nie jest nienormalne. I teraz zobaczcie, bo mówimy też o temacie moralności, nie? To są w ogóle grube rzeczy. Pooglądajcie się w ogóle, bo może być tak, że właśnie cholera ciebie matka z ojcem w ogóle skrzywdzili, rozumiesz? Że właśnie to się w tym takim wieku już 16 lat, 15 nie daje ojcu ręki. Dlaczego? A kto taką normę ustawił? Kto to ustanowił? No kto to ustanowił? Jakiś gej. Brawo, Artur. Jakiś gej. A ja teraz wam coś powiem. A ja mam przyjaciela transa. Taki człowiek, sympatyczny, empatyczny, miły, do rany przyłóż. Do łóżka nie chodź. Do rany przyłóż. I chce słuchać Ewangelii. Ale aż strach przyprowadzić do kościoła, bo może go zapytają, co tam masz tam między nogami. To jest nieistotne. Ważne, co będzie miał w głowie. Bo to, co będzie miał w głowie, ukształtuje jego to, co będzie miał między nogami. Wiecie. W ogóle to ważne rzeczy. Te zaklęcia i kody z domu, one w ogóle uformowały nasze w ogóle umysły do konkretnego w ogóle funkcjonowania. Powiem teraz coś, co takie bardzo mądre słowo, którego używam, ale zasłyszałam go od Mariusza Jodłowskiego, że zobaczcie, bo a propos, jeśli się głowy nie zmieni. Mariusz kiedyś nam taką rzecz powiedział, że powiedzmy, jeśli osoba miała problem z alkoholem na przykład, nie, i ktoś się zaszywa, to może zaszyć sobie pupę, tak? Nie zmienić swojej głowy, tak? I co będzie? Dupa zaszyta, głowa pijana. I tak samo jest z ludźmi narodzonymi z Bożego Ducha. Taki potencjał masz, nie? Ale głowa nie zmieniona. Koniec, koniec. Nikt nigdy tego potencjału nie zobaczy. To w ogóle święte słowa, mądre słowa. W ogóle można opracowanie o tym napisać. Dupa zaszyta, głowa pijana. Zobaczcie. Nie jest wyeliminowany problem alkoholowy z powodu tego, że jest dupsko zaszyte. Dupsko zaszyte, straszak jest, ale głowa niezmieniona powoduje to, że odejdzie tak zwany straszak, minie rok i co? Pierwsze co? Chyba, że głowa jest zmieniona. No głowa, to w ogóle my musimy zrobić porządek z głowami. To jest taka podstawa, podstawa, podstaw.
porządek w ogóle z głowami, wyeliminować w ogóle te lęki, które są być może dzisiaj nie nazwane lękami, tylko są nazwane inaczej, jakąś mądrością, jakimś racjonalizmem. Wiecie, bo my chrześcijanie możemy wszystko, więc mamy też taką tendencję do ustanawiania własnych praw i do tworzenia tego Jezusa. Tylko pytanie, czy ten Jezus, w którego ty wierzysz, to on ma moc? On ma moc? Jakiego tego Jezusa znasz? Jeśli on ma moc, to on daje ci rozwiązanie pewnych rzeczy, nie? I teraz tak, wszystkie te 7 postaw tej osoby lękliwej, które wam powiedziałam, one się osadzają na niskim poczuciu własnej wartości. Jednak. Posłuchajcie, lęk jest czymś, co jest, to jest okropne. Ja go wyczuwam, ponieważ ja byłam osobą lękliwą. Byłam osobą bardzo wylęknioną. Naprawdę. Kiedyś pamiętam, jak się nawróciłam i zaczęłam dopiero coś tam sobie z lękami w ogóle w moim życiu robić. Ale też miałam doświadczenie jeżdżenia na przykład do Artura, do kryminału i ja wiem, jaka jest atmosfera w więzieniu. I pamiętam taką rzecz, jak człowiek do mnie przychodzi i mówi, ty wiesz, ja to tam, mówi, chcę mieć służbę w więzieniu. A on się boi. A ja w ogóle, on się boi, bo ja w ogóle to czuję. Ja mówię, wiesz co, nie dzisiaj jeszcze. Nie dzisiaj w ogóle, bo oni cię tam nosem wciągną. Wiesz, o co chodzi? Ci więźniowie cię wciągną nosem, ponieważ w ogóle oni wyczują lęk na odległość. Po prostu. Więc tak naprawdę te lęki, one się osadzają na niskim poczuciu własnej wartości. I teraz tak, ludzie, którzy mają niskie poczucie własnej wartości, nie mają dobrego oglądu sytuacji. Człowiek, który ma niskie poczucie własnej wartości, człowiek, który jest wylękniony, jego narracje są przepełnione czym? Odrealnieniem. I teraz taka mała dygresja. Taki człowiek w perspektywie proroczej, co to jest? Szok. Szok. Człowiek wylękniony w perspektywie proroczej, tak? Jego narracje wszystkiego są odrealnione. Tego za cholerę nie można użyć. Ale jest, wiesz. Poszło. Nierozprawienie się ze źródłem lęków spowoduje, że przeniesie się i przenosi się to wszystko, czy chce, czy nie chce, jednak do tej relacji w ogóle z Bogiem, nie? Czyli tak naprawdę tego Boga potem upieramy w ogóle, że ten Bóg tak wygląda, ten Jezus w ogóle taki jest i tak dalej. Także, kochani, będę powoli kończyła. Chciałabym powiedzieć krótko, święta mobilizacja do tego, żeby poeliminować w ogóle te lęki. Może dojdziecie do takiego miejsca, że jesteście w takim miejscu, że nie poradzicie sobie na przykład sami. I jeśli tak macie, skorzystajcie z narzędzi, które są w kościele. Jest terapia, można sobie z tej terapii w ogóle skorzystać. Ona jest dobra. Wejdziecie w taki system właśnie, powiedzmy, zależności też od drugiego człowieka i bardzo łatwo, szybciej będzie można też na pewne rzeczy w ogóle odpowiednio spojrzeć. Także pamiętajcie o tym, jaka jest nasza odpowiedzialność, co jest przed nami, jaki jest dla nas kierunek, w jakim w ogóle kierunku idziemy, tak? I niewyeliminowanie w ogóle tych lęków no może spowodować, że tak powiem, opóźnimy sobie pewnego rodzaju w ogóle drogę. Także zostawiam was z tym wszystkim, kibicuję wam, modlę się o was. Miejcie się dobrze. Amen.